Panie i panowie, czy po drugiej stronie jest Sławomir Budzik? Zapewne tak. Dzień dobry, Sławko. Właściwie dobrej nocy za chwilę powinienem ci życzyć. Dzień dobry, Tomku. Witam gorąco i serdecznie. Witamy dzień w Polsce. Wprawdzie u nas dopiero za kilka godzin powitamy ten piątek, piąteczek, piątunio. Rzeczywiście dopiero minęła godzina 12 akurat w Chicago. Wszyscy skarżą nas do tego, że inflacja przetrzepie nam skórę dość ostro. Czy również o inflacji mówi się ze sprawą CPI w Stanach Zjednoczonych i jest to groźna zmora przed pójściem spać? Na przykład dla ciebie czy twoich przyjaciół? Owszem, Tomku, tak, z tą inflacją walczymy, przynajmniej na razie tak statystycznie. Czy czuć to już w portfelu? Trochę tak, jeśli idzie o dane, które w czwartek podał Urząd Statystyczny w Stanach Zjednoczonych, to już widać wzrost inflacji w tym roku. Otrzymujemy prawie 1% inflacji więcej, tylko i wyłącznie w miesiącu czerwcu. Roczna inflacja za ten rok 2021 może podskoczyć. No i jeśli te tendencje, które widzimy w czerwcu, utrzymają się przez kolejne 6 miesięcy, to uwaga, inflacja w tym roku może być w Stanach 11%. Czy tak będzie? Nie wiemy. Natomiast prognozy Fed są na poziomie 2%. Natomiast Fed pytany, no to jak będzie za kilka miesięcy? Odpowiada, że te dane, które podaje teraz Urząd Statystyczny, są tylko danymi statystycznymi, tymczasowymi. Tak więc uspokajają nas, że nie powinniśmy się aż tak bardzo obawiać, ale rzeczywiście te procenty robią, Tomku, wrażenie. Sławomir Budzik i Tomasz Wybranowski na początek poranka piątkową porą. Dzisiaj 16 dzień lipca roku pańskiego 2021. No i zaraz będę pytał Sławomira Orwata o to, co jest istotne pod kątem pewnej agencji ratingowej. Budzisz się i słuchasz Radio Wnet. Słuchaj, pewnie zrobił wielkie oczy, agencja ratingowa. No, ja nazywam tak Rasmusena tą agencją ratingową pod kątem preferencji wyborczych, to po pierwsze, ale również nie tylko preferencje wyborcze, bo zaraz będę cię pytał o gubernatora, to jeden z naszych ulubieńców. Ron DeSantis, który idzie w górę, bo Amerykanom się bardziej niż bardzo podoba, jak twierdzisz, również w magazynie Ponad Oceanami, w każdy czwartek o godzinie 15.30 na antenie Radia Wnet, 8.30 pod niebem Chicago w Radiu Deon, którego jesteś szefem, idzie w górę, ale popularny Rasmussen zajął się również popatrzeniem na media amerykańskie pod kątem fake newsów, pod kątem przekazywanej prawdy, tak jak życie wygląda i dziennikarze to przekazują albo nie, no i wreszcie pod kątem również preferencji wyborczych. No i cóż, okazuje się, że nawet niektórzy lewicowi głosujący, patrząc na to, co dzieje się teraz w Stanach, podobnież mówią, no ja przecież na to nie głosowałem, to prawda? To prawda i dlatego warto śledzić Rasmussena. Państwa gorąco i serdecznie do tego zachęcam. Ostatnio podano i zadano trzy pytania Amerykanom i to bez względu na to, jakie preferencje wyborcze, czy z lewej, czy z prawej strony mają serce. Pytanie brzmiało, czy masz zaufanie do politycznych wiadomości, które oczywiście oglądasz, czy słuchasz. Drugie pytanie, czy fake newsy to twoim zdaniem poważny problem w USA i czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że fake media to rzeczywisty, realny wróg narodu, wróg publiczny. No i te badania były prowadzone w dniach od 7 do 8 lipca. Okazuje się, że 58% ludzi zgadza się ze stwierdzeniem, że media w Stanach Zjednoczonych są wrogiem narodu. To wróg publiczny. 34% bardzo się z tym zgadza. 36% nie zgadza się z tym stwierdzeniem. W tym 23% bardzo się nie zgadza. Tak można mniej więcej podsumować akurat to pytanie. Ogólnie 83% Amerykanów w ogóle, którzy brali udział w tym sondażu, twierdzi, że media mają problem z fake newsami. I to jest chyba absolutne zwycięstwo, jeśli idzie o Donalda Trumpa, bo on wprowadził ten termin i on realnie także mówił na temat fake newsów. Tak więc z mediami, jeśli wierzyć tym badaniom Rasmussena, z mediami w Stanach Zjednoczonych wcale nie jest tak dobrze, jak się wszystkim wydaje. Sławomir Budzik w poranku Wnet, piątkową porą. Słuchacie Radia Wnet również na wnet.fm na całym świecie, bo jak mówił Krzysztof Skowroński, Radio Wnet to więcej niż radio. www.wnet.fm
Ale teraz powracamy właśnie do gubernatora Florydy, Rona DeSantisa, ale również do Donalda Trumpa, bowiem ni stąd, ni zowąd objawił się na pewnej gali bokserskiej MMA w Las Vegas. Czy to była poruszająca wizyta i wszyscy byli zaskoczeni, że Donald Trump już jakby przygotowywał się do kolejnej kampanii wyborczej? No, w mediach na razie, jeśli idzie o główny nurt, o Donaldzie Trumpie cicho, natomiast Donald Trump cały czas prowadzi kampanię, jeśli idzie o wybory do kongresu, i o tym trzeba pamiętać. Nie tak dawno na Florydzie ponad 30 tysięcy osób na wiecu, który tak naprawdę nikt nie transmitował. Mało kto. Newsmax, jedyna stacja, jeśli idzie o te stacje większe w Stanach Zjednoczonych. Natomiast my cały czas śledzimy, gdzie ewentualnie pojawia się Donald Trump. I rzeczywiście pojawił się na gali UFC, czyli można powiedzieć na najwyższej półce, jeśli chodzi o walki MMA. Dustin Poirier walczył, to była ta gala i walka wieczoru z McGregorem. Jak zakończyła się ta walka, państwo pewnie widzieli z tą złamaną nogę McGregora, ale to, co dla nas było ważne politycznie, no to właśnie pojawił się w tej wielkiej hali przestrzennej w centrum Las Vegas sam Donald Trump i tłum po prostu zdziwiony zaczął krzyczeć USA, USA. Było słychać także pewne gwizdy, natomiast ogólne zaskoczenie było widać, jeśli idzie o kibiców, no i dość ciepłe, sympatyczne przyjęcie samego prezydenta, byłego prezydenta Donalda Trumpa. Natomiast mówiłeś także o gubernatorze Florydy, Ron DeSantis. Jeden z naszych ulubieńców właśnie. Tak jest, a propos tych sondaży, czy im wierzyć, czy nie, no ciężko powiedzieć, ale Tomku, jest sondaż taki partyjny, zawsze jak jest konwencja, zawsze jak pojawiają się ważne osobistości, a tak stało się w ten miniony weekend w Dallas, w Teksasie, no to mamy informację o tym, kto ewentualnie cieszy się dużym, średnim, małym i żadnym poparciem. To spotkanie w Teksasie, czyli bardzo republikańskim stanie, było ciekawe, interesujące, dlatego byli ci najpoważniejsi. No i w sondażu, wyobraźcie sobie, i Tomku, że Donald Trump zgarnął wewnątrz partii 70% poparcia. Drugi, właśnie wspomniany przez ciebie gubernator Florydy, Ron DeSantis, z poparciem 21%. Ron Paul tylko 1% poparcia. I być może państwa zaskoczę, ale Mike Pence, który jeździ cały czas, jakby alternatywnie prowadzi swoją kampanię, jeździ po Stanach Zjednoczonych, wygłasza przemówienia, spotyka się z wyborcami. On wewnątrz partii republikańskiej na spotkaniu w Dallas, w Teksasie ma zerowe poparcie. Tak więc wszystko wskazuje na to, że jeśli tego rodzaju procenty i tendencje się utrzymają, to wiceprezydentem czy kandydatem na wiceprezydenta powinien być Ron DeSantis. No ale niektórzy mówią, Mike Pence sam jest sobie winny, to a propos pewnych zachowań, czy to styczniową porą, ale również ta jego niepewność, to wahające się patrzenie na przyszłość Donalda Trumpa z listopada i grudnia, o czym doskonale pamiętamy, a ze Sławomirem Budzikiem, szefem Radia Deon, panie i panowie, miło wspominam pewną noc wyborczą, ty pewnie również, Sławku, prawda? Absolutnie. Zawsze jak jest osoba, z kim można porozmawiać, ale także emocjonować się wynikami wyborczymi, to zupełnie inaczej. Nie tylko przeżywa się, ale także, jak słusznie zauważyłeś, Tomku, pamięta się przez lata. I będę do tego wracał, panie i panowie. Pamiętna noc. Może jeszcze o tym ze Sławomirem Budzikiem nie raz, nie dwa opowiemy. Na pewno kiedyś wspomnimy w programie Ponad Magazynami, Ponad Oceanami, magazyn Radia Wnet i Radia Deon. 7:19. Budzisz się i słuchasz Radio Wnet. I na koniec, tak trochę anegdotycznie, ponieważ Stany Zjednoczone żyją tym rankingiem, który opublikował US News and World Reports, a mianowicie o najważniejszych, pod jakim kątem, najważniejszych miastach w Stanach Zjednoczonych, o najważniejszych i najcieplejszych, najprzytulniejszych miastach do zamieszkania. No, Chicago dość daleko, o czym mówiliśmy wczoraj w popołudniu wnet z Izą Lech. Dobrze ci znaną, twoja pracownica, dziennikarka Radia Deon Chicago, więc Chicago na 102 miejscu, natomiast niespodziewanie dla mnie wygrało miasteczko Boulder w Colorado. I ty powiedziałeś mi taką rzecz, Tomasz, warto się przy tym minutę zatrzymać, bo to jest bardziej niż ciekawe miasteczko. Dlaczego, Sławku?
Boulder, drodzy Państwo, to jest ucieczka, można powiedzieć, dla wszystkich tych, którzy kochają. Trochę kochają góry, trochę kochają przygodę, trochę kochają marihuanę, trochę kochają życie studenckie. To jest bardzo ładnie położone miasto w bardzo lewicowym stanie. Stan Colorado jest lewicowym stanem. Natomiast to jest prześliczne miasteczko, dlatego że architektura jest bardzo podobna do europejskiej. Osiedla są mocno nacechowane europejskimi kształtami, zupełnie jak nie amerykańskie miasto, dlatego tutaj bardzo wielu studentów chce przyjeżdżać. To jest miasteczko studenckie, tu jest dobry uniwersytet, tu dobrze płacą, jeśli idzie także o płacę dla tych, którzy wykładają. No i dodajmy, że jest dużo wolności, bardzo ładny deptak, cudownie otoczony, przytulony górami, deptak centrum miasta Boulder, i dlatego ludzie kochają to miejsce. Takich miasteczek jak Boulder w Ameryce nie jest wiele, jest kilka, natomiast ja powiem szczerze, pierwszy jak raz przyjechałem do Boulder, to już mi się bardzo spodobało, to tutaj powstało najwięcej także legalnych sklepów z marihuaną, natomiast to nie jest tak, że każdy może przyjść i kupić sobie dowoli. Byłem akurat w takim sklepie zaraz po tym, jak zalegalizowano w stanie Colorado marihuanę. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda, jak wygląda także samo wejście, tak więc restrykcje jest mnóstwo, dosłownie można byłoby porównywać do tych restrykcji, które wprowadziła w Polska, jeśli idzie o COVID-19, tak więc to nie jest proste, ale takich sklepów jest bardzo dużo i marihuanę czuć dosłownie wszędzie, nie tylko nad miasteczkiem studenckim, Tomku. Mówiliśmy o miasteczku Boulder w stanie Colorado, to zdaniem tych ratingowców US News and World Report najlepsze miasto do zamieszkania pod niebem Stanów Zjednoczonych. I na chwilę jeszcze krótka chwila refleksji Sławomira Budzika, szefa Radia Deon, i moja osobista, i powiemy to z dumą. Budzisz się i słuchasz. Słyszałem, że bardzo dobre, przy okazji, Sławku, ratingi otrzymaliśmy od słuchaczy Radia Deon za Wielką Wodą, za magazyn Ponad Oceanami. Czy to prawda, drogi Sławku? Możemy się chwalić, możemy rzeczywiście dziękować za dobre, ciepłe przyjęcie ostatniego naszego magazynu. Ty dobrze liczysz, 11 edycja, jeśli wierzyć, 11 razy. Wspólnie, razem zbudowaliśmy most ponad oceanami. Ten most coraz bardziej uzbraja się i cieszymy się z tego powodu. Słuchacze także coraz bardziej już są gotowi na nasz magazyn. Akurat na antenie Radia Wnet w godzinach popołudniowych u nas z samego rana, godzina na 8.30 w czwartek, 9.30 na Florydzie, i ten magazyn, mam nadzieję, Tomku, że będzie cieszył się coraz większym uznaniem, popularnością, bo jest tempo, są wiadomości, jest bardzo kolorowo i krótko mówiąc, w 30 minut można poznać zakątki jednej i drugiej strony i przenosić się z jednej strony oceanu na drugą stronę oceanu. Wszystko za sprawą naszych redakcji, redakcji Radia Wnet, redakcji Radia Deon. A zatem już teraz trzeba zaprosić za tydzień w czwartek na kolejne wydanie, 12. magazynu Ponad Oceanami. Mówił dla Państwa Sławomir Budzik, szef Radia Deon Chicago. Na koniec, bo jesteśmy stacją i rodzinną, i która się przyjaźni, Radio Deon, Radio Wnet, Wnet, Radio Deon, ale również też na niwie prywatnej, jak chowają się następcy tronu, drogi Sławku, drogi tato. Smacznie sobie śpią. Tato akurat dzisiaj był zupełnie gdzieś indziej. Nie kładł ich do snu, dlatego że miałem akurat rodzinne także sprawy w związku z pogrzebem, tak więc smutne historie, ale a propos moich dwulatka i rocznego synka, Tomku, nie ma, absolutnie nie ma większej radości jak dzieci. Ty to wiesz, ci, którzy mają dzieci, także o tym doskonale wiedzą. Oni wypełniają, przynajmniej w moim przypadku, wypełniają wszystko. Absolutnie człowiek czuje się szczęśliwy i chyba o to tak naprawdę chodzi. Chowają się znakomicie, cudownie, są przekochani. Czekam tylko z takim trochę, z trochę niepewnością, czy będą kochać radio, Tomku, tak jak ty i ja. Zobaczymy.
Myślę, że tak. Moja córka Julka też to mam we krwi, chociaż ja sam jej mawiam. Julka, nie idź drogą swojego toty, bo to miły, ale ciężki kawałek chleba. Panie i panowie, Sławomir Budzik, mój serdeczny przyjaciel, szef Radia Deon Chicago, na antenie Radia Wnet regularnie, a przy okazji zapraszamy też już na czwartkowe 12 wydanie magazynu Ponad Oceanami. Sławku, dobrej nocy i dobrych snów ci życzę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam państwa, miłego piątku, zacznijcie dobrze, z przytupem ten cały weekend, a ja idę po prostu pod poduchę. Do usłyszenia, dzień dobry, mówię ci, być może, którzy słuchają nas również ze Stanów Zjednoczonych, bo wiem, że jest dużo słuchaczy Radia Wnet po tej stronie Sadzawki, pewnie także mówią dobranoc, tak więc dziękuję, do usłyszenia. Dla ciebie specjalnie taka irlandzka pieśń o pewnym DJ-u, który był przepędzony przez biskupa w latach 80. The Soul Doctors, Tommy Kaye, panie i panowie.